Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze witam w kolejnym odcinku Sons of the Forest. Sons of the Forest i widzę, że mamy pierwszego petenta do uspania. Bania? Nie bania. Jeżo zwierz. No, sztyk, o, dawaj dzidę. Masz kamieniem. No trudno. Straciliśmy dwie dzidy chyba. Chyba, że się wykrwawi, ale raczej nie. Raczej próżne te nasze nadzieje. Zwiał to zwiał. Trudno. Zastanawiam się, w jaki sposób możemy ich odgonić, bo naprawdę ich zaczyna tutaj być od groma. Od groma i jest to dosyć irytujące, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Irytujące pod względem tego, że no, wiecie, jeden spoko, dwa, no jeszcze damy radę, ale już jak tu będzie ich pięciu. Jeszcze Kelvina. Kelvina nam goni. Dziad, zostaw go. Chodź tu! Zostaw Kelvina! Zostaw Kelvina, dziadu! No nie, no tego jeszcze nie grali. No szty! Panie! Po co ci to było? Po co ci to było, Gonzo Alonzo? Kelvin, wracaj! Już nic się nie dzieje, przestań! Nie biegaj, Jezu, chłopak normalnie zawału dostał. Dobra, to jest śmieszne, nie powiem, że nie. To jak Kelvin ucieka, jest bardzo zabawne. I właśnie o to chodzi, zobaczcie, ile ich się tutaj respi. Nie wiem, czy to jest bug gry, czy to tak ma wyglądać. Ale naprawdę jest ich coraz więcej. Zastanawiam się, czy nie da się na przykład tutaj czegoś rozstawić. Jakieś pułapki, czy coś w tym stylu. Jakieś odstraszacza na nich wszystkich. Ale no właśnie, chyba nie. Chłopy potykacz raczej nie. Pułapki, cichy alarm też nie. Pułapka sprężynowa również nie. Spadku na mgły też nie. No właśnie, nie wiem, czy cokolwiek tutaj jest. Naprawdę nie wiem, czy cokolwiek tutaj znajdziemy pod tym względem, co mogłoby ich w jakiś sposób odstraszyć. Krzycząca lampa. Co było? Ołek na zwierzęcą głowę. To też mnie nie zadowala. Łóżko z patyków. No magazyny to nas tak ogólnie mało interesują w tej chwili. No nie ma. Kiedyś się dało, teraz się już nie da. Teraz zostały nam tylko pułapki. Tylko te pułapki, czy one coś robią? One coś robią. Właśnie nie za bardzo. Nie za bardzo. A jeżeli na przykład... Bo może gra nam nie daje tego wprost, w sensie nie powiedziała nam tego wprost, ale na przykład być może można to zrobić w ten sam sposób, co i w GPS, czyli na przykład kładziemy to. Ciekawie. Kładziemy to. Jest, jest. Nope. Chyba, że możemy mu odciąć głowę. Weź go marnie. No. Palming ten łeb, nie łapa. Nie łapa. No, głowa poleciała. Okej. Okay. Mamy główkę. Znów ten patyk spróbujemy postawić. Patyk jest dosyć problematyczny. Weź tą głowę teraz. Głowa jest gdzieś tu. Głowa surowa. Możemy. O. No i fajnie. A czy mając wszystko trączkę? Zajrą się. Nie mogę. Nie mogę. Wiecie, no musimy ich jakoś odstraszyć w jakiś sposób. Ręki się nie da położyć. Virginia, cześć. Cześć, no. Yo. Ale się bijesz jak piskosz. Jak piskosz. Dobra, kolejne. Kolejny proszę. Czy my możemy troszkę trączkę teraz tutaj założyć w jakiś sposób? Możemy. O! O! Można, nawet trzeba. Nie jest to jakieś wybitne. Ale liczę, że pomoże.
Liczę, że to pomoże w jakiś sposób. Kolejna nóżka. Dobra. Virginia, ci nie bój, bo to, że ja ich tutaj próbuję odstraszać, to jedno. Ej, proszę mi to wziąć. Kurde, no mistrzostwo. Po prostu hit architektury. Mogę do ciebie podejść? Mogę do ciebie podejść, czy nie mogę? Uciekasz? Uciekasz. No trudno. Myślę, że to jest dobra pora, żeby się przespać i z samego rana wyruszyć po prostu na wyprawę. Zapiszmy sobie grę. Nawet się udało. Czyli pułapki działają, czy pułapki odstraszacze działają. Bo powiem wam osobiście, że ja już próbowałem dzisiaj sobie coś nagrywać. Naprawdę nagrałem z 5 minut, ale po prostu był taki Saigon w jednej chwili, że nie dało się nic zrobić. Po prostu było ich za wiele. Totalnie za wiele, ale widzę, że to działa. Działa i odstrasza ich to w jakiś sposób. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że to działa w ten sposób. Dobra, weźmy sobie jeszcze z jedną puszeczkę i myślę, że to już jest czas, żeby się być może nawet przemieścić w stronę. W stronę zachodzącego słońca, nie, no żartuję. Chodź, Kelwinek, ty idziesz ze mną. Podążaj za mną, chociaż nie wiem po co. Nie narzekaj. Nie masz na co. Naprawdę nie masz co narzekać. Patyczki sobie weźmiemy. Krzaczki. Dobra. Idziemy na północ, stricte na północ. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Zobaczymy, co tam znajdziemy, czy w ogóle cokolwiek znajdziemy. Na pewno znajdziemy GPS. To jest pewne. Wyposaż. Maszka. To się umyliśmy świetnie. No. Osoby, które kiedykolwiek cokolwiek drukowały, wiedzą, że raczej nie jest to bezpieczne. Picie z takiego plastiku. To nawet są żarty, że jak tylko coś napiszesz na forum o druku 3D związanego z jedzeniem, to od razu się zapytają, czy jest to plastik jedzenioodporny. Znaczy, nie zawierają tych mikroplastików. Wiecie, żartik sytuacyjny. Taki żartik sytuacyjny. No ale irytuje mnie to, że nie widzę, ile mam naboi. Nie mogę ani sprawdzić w żaden sposób, no chyba, że... Boże się da, tylko ja nie wiem jak. Teraz sobie może jakieś tam jagódki pozbieramy, bo to też się przydaje. Łojeżynki, o, to są przedmioty dla mnie. Ja jestem pacyfistą. Naprawdę to nie, ale... Ale niech ci więc tak myślą. Mam nadzieję, że żadnych pułapek tutaj nie będzie. Mam taką nadzieję, że żadnych pułapek tutaj nie znajdę. Chociaż znając życie, mogę się bardzo zdziwić. Mogę się bardzo zdziwić. Kurde, normalnie tyle jeżynek, że matko. Nie mogę więcej. To łączamy makro. I pyk na jedzone. I napite nawet. Dobra, nie można już więcej, przynajmniej nasionek. O tym bardziej... Uuu, tu coś mamy. Tu coś jest. Tu, kochani, coś jest. Jest wózeczek na pewno. Jest wózeczek na pewno, tylko pytanie, czy coś oprócz wózka jeszcze znajdziemy. Chyba trupy, tak? Robotnicy. No i... Bo chyba cię w domu biją. Chyba cię w domu napierdzielają. Chodzimy. Jak umrzemy, będzie śmiesznie. Powiem więcej. Powiem więcej, bo ja mam nawet pochodnie. L.
Wow, stała się jasność. Czemu mi się to zgasiło? Nie to. Wow, jak to ciekawie wygląda. Miałem pochodnie. Dziękuję. Co my tu znajdziemy? Możemy wyłączyć. No, oby tylko nie wpaść w nich, kurde, bo trochę lipa by była. Trochę lipa by była. To nie dzieci. Ale się. O dobra, były. Kurwa, biegnie tu. Biegnie tu. Który klawisz był do wychodzenia? F? E. Dobra, to nie jest miejsce bezpieczne. To nie jest bezpieczne miejsce. Dobra, ugaś to. Nie wiem, czy mi się ugasiło, czy nie, no chyba się ugasiło. Wyposaż? Nie. Nie będziemy się wyposażać, idziemy na północ dalej. No, wkrętarka by się przydała. Wkrętarka by się przydała. Musimy trochę amunicji też pozbierać. Może byśmy jeszcze coś zapolowali. Kurde. Ta szynka mi uciekła. Ja nie chciałem patykę, chciałem strzałę. Gdzie moja strzałka? Tu jest moja strzałka. Dobra, idziemy stricte już na północ. Spokojnie, już się nawet nie rozwarstwiam na inne poszczególne elementy, tylko idziemy głównie na północ. Kurde. Tarninę byśmy mieli na kolację. Idziemy, idziemy. To w ogóle ładnie jest. Łaski teren. Łaściutki teren. No ale nie no. Chcieliśmy budować tam, to tam skończymy. W sumie nawet nie wiem, po co ja brałem tego Kevina. Kelvina? Kelvin? To był chyba Kevin? Nie. Jak się nazywałeś? Uk, nie wiem. Kevin? Kelvin. Kelvin. Chyba Kelvin. Miałem bardzo słabą pamięć do imion. No to króliczek jest. Gdzieś zgubiłem dziada. Daleko jeszcze? Kurde, nie w tą stronę idę. Nie ta strona. Powiem wam, że ogólnie to przejście pod górkę jakoś mnie nie napawa optymizmem. Wydaje mi się, że może być coś tutaj mocniejszego. To jest chyba już nawet nasz jedyny punkt na mapie, co? Mniej widoczny. Najmniej widoczny punkt. Jedyny. No i powiem osobiście, że trochę tej trasy tutaj jest. Trochę tej trasiory tutaj jest. O tyle dobrze, że biegać możemy bez żadnego problemu. Proszę mnie nie straszyć. Jeśli tak już głos łamie. Te gnoje mnie straszą. Uj, zapewne dziwi was to, że jest już trzeci dzień pod rząd The Forest. Bo tak wyszło. Tak wyszło, że jakoś nie miałem ochoty na żadną bardziej ambitną grę. Żeby coś przekminiać, wykminiać, tylko po prostu chciałem usiąść sobie, tak wiecie, coś pobudować, nie wiem, spróbować przeżyć, a nie jakoś stricte się wczuwać nie wiadomo jak, nie wiadomo co. Kolejne jedynki. I to akurat możemy pozbierać jeszcze. Niebieskich już nie zbieram, ale to jak najbardziej. Mógłbym iść do poraz. Idziesz, Kelvin? Idzie. Idzie mamełka. Idzie mamełka. Wiecie, gdyby ten Kevin mógł... Kevin czy Kelvin? Kevin chyba. Nie, Kelvin. Kelvin. Kelvin, na 100% Kelvin. Gdyby on jeszcze mógł wsiadać do tych wózków, to było dobrze, ale on nie może wsiadać do wózków, to
Po co te wózki mają siedzenia? No wiem, że dla koopa, ale... No taka podstawa podstaw, nie? No jak się przemieszczamy, wiadomo, że chcemy mieć tego karabina przy sobie w jakiś sposób. A nie możemy. Nie możemy, musimy iść na piechotę. Musimy iść na piechotkę. No, ale przynajmniej trochę pozwiedzamy. Jagódek pozbieramy. To i za coś. Jeszcze shop jest. Wiem, że zetnę shopa, ale nie. O, jeszcze sarny. Sareny. I kolejne miejsce z krzyżami. Kurde. Czego to jest kolejne miejsce z krzyżami? Gdzie my znajdziemy łopatę? Jak mnie to interere. Jak mnie to interere, gdzie jest łopata? Może tu? Kolejny krzyż. I kolejna łopata potrzebna. No dobra, i szukamy teraz kolesia z nadajnika. Gdzie on może być? No świetnie. Tego jeszcze brakowało. Tego mi jeszcze brakowało. No wychodzimy to tylko tu? Gdyby go ktoś zakopał? Dobra, dajmy ci po prostu... Zostań, oczyść 5 metrów. Jeżeli wysłali nas tutaj tylko po to, że ktoś jest zakopany, to jest dupa straszna. Naprawdę będę bardzo niezadowolony, jeżeli tak się okaże. Wydaje mi się, że tak może być. Wydaje mi się, że tak może właśnie być. Po prostu on jest zakopany. Tu nadajnik GPS jest kurde w środku. Już zrobiłeś? No to co, to ja specjalnie lazłem tyle czasu. Nic z tego nie będę miał. Żartujecie sobie ze mnie. Żartujecie sobie ze mnie. No da. No nic. No nic. Wydaje mi się, że musimy się po prostu teraz cofnąć do tej jaskini, do której szliśmy przednio. Ona była koło wózka. Wózek tam się na pewno striggeruje za chwilę. On się wyjebał. Bania! No szkoda. Naprawdę szkoda, bo byłem ciekaw, czy nam się uda. Kurde, zmiała mi. Wiaduła mi zmiała. To mówię, no znów pytanie, gdzie możemy znaleźć cholerną łopatę, żeby cokolwiek teraz zrobić więcej. Grana niestety nam też nie tłumaczy, gdzie możemy tę łopatę znaleźć, czy w ogóle ją możemy znaleźć i... No szkoda, nie musimy jej skartować. To też jest bardzo ciekawe. Tego też nie wiemy. Tego też nie wiemy. Tu jest ta polanka pseudo. Kelvin. No nie, no to żarty po prostu.
Co tobie się dzieje? Czemu ty nie idziesz za mną? Jeju, no... Kelvin... Czemu ty jesteś taki durny? Czemu ty jesteś, chłopie, taki durny? Chodź tu. Raku cukrowy. Ty podążać za mną. Kelvin. Już. Nie marudzić. Idziemy. Tylko to była strona. Idziemy w dół. No sarninka, chodź tu. No za szybka sarnina jest, no. Za szybka ta sarninka jest. Straciłem całą staminę. Czy ten burek idzie za mną? Idzie. O tyle dobrze. Powiem wam, że uwielbiam takie dźwięki deszczu. Mimo wszystko uwielbiam takie dźwięki deszczu. Dla mnie po prostu miód na uszy. Uwielbiam. Uwielbiam dźwięki burzy. Mimo już się burzy boję. To boję się... O! Kolejny helikopter? Kolejny. Nie wiem, czy jest sens w ogóle, wiecie, tutaj używać flary i tak dalej. Bo nie wiem, czy coś to w ogóle da. Ten pewnie użył, ale wydaje mi się, że nic nie da. Chyba, że zaczną do nas strzelać, bo tak też może być. Tak na przykład w Eraście. Nie wiem, czy to jest Erasta. Zapewne wiele osób z was kojarzy. Był właśnie taki moment, że z helikoptera strzelali właśnie do nas. I co, teraz tego łóżka nie znajdę? Jestem uparty, ale jestem uparty. Upartuch jestem totalnie. Sarnuch, wracaj. Chodź tu, sarnuszku. O, ten to chce ze mną na solo iść. No dobra, czyli tak, tam nie pójdziemy. Wejście do jaskini gdzieś zgubiłem. Nie wiem, gdzie jest. Gdzieś było, ale nie ma. Amfa Fatima było i nie ma. Ribriparek mamy. O, jest tutaj, dobra. Co mamy? Chyba mamy to. Więc zrobimy sobie tutaj na spokojnie jakąś pseudo-małą bazę. I zapewne wyjdziemy do środka. Na pewno wyjdziemy do środka. Ja sam jestem ciekaw, co znajdziemy łącznie tam. W lodeczku. Niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Dobra, tu jest ten wózek, tak? Gdzieś tu jest. Tu jest. No, lech są ze mną, sola. Aha, i co? Po to co to było? Po to chciałeś solówę ze mną? Takie żarło jest. Wiem, że on stoi. Stoi, że on siedzi, żyje, ale nie żyje. Amen. Dobra, schronienie myśliwego, standardowo. Okej. I teraz nie wiem, co to było. Brzmiało jak pistolet maszynowy. Brzmiało jak pistolet maszynowy. I teraz trochę nie wiem, czy jesteśmy bezpieczni. Czy my jesteśmy bezpieczni? To jest dobre pytanie. Okej. Akurat teraz się zrobiło już, kurde, ładnie. Ach,
Tam jeszcze dwie. Tu żeście się ukryły. No i dobra. Sejwik leci. Leci sejwiczek. W ogóle zobaczmy, czy my coś możemy zrobić na przykład skóry zwierzęcia. Bo to też jest bardzo ciekawe. Zbroja skórzana. Potrzebujemy na pewno dwóch. Jednego klofa. Ej, to nie jest ciężkie do zrobienia. Zawsze się przyda. Zawsze się przyda. Czy my możemy ulepszyć siekierę w jakiś sposób? Siekiery? Nie. O, ręcznie wykonana włócznia też nie. Nie, to nie jest coś, co mi teraz jest potrzebne w jakiś sposób. Zwykłej włóczni też nie możemy ulepszyć w żaden sposób. Topora też nie. Na pewno zużyjemy sobie to w ten sposób. Bo na stworki myślę, że będzie to dosyć, dosyć potrzebne. I tak, jedna tkanina. Ja bym wolał chyba bardziej armora. Bardziej armorka. Niedużo, bo niedużo, ale zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, mamy dwa armorki, fajnie. Możemy sobie coś zjeść. No zjedzmy sobie. To się zawsze przyda. I wypijmy. Nie śmiecimy, dziadu. Nie śmiecimy. Ja mogę na przykład sobie z aloesu coś zrobić. Tonka lecznicza. Z jakimś kwiatkiem, tak? Da się to zrobić, okej. No i fajnie to działa. Aloe vera kolejne. No fajnie, fajnie. Przestanę na razie zużywać naszych medykamentów, bo widzę, że nie potrzebujemy aż tego tak. Nie potrzebujemy tego aż tak. No zawsze jak sobie porobimy to, to będzie spoko. Dobra, czy ja mogę zmienić baterię? Mogę zmienić baterię. To też miło. Odłóż. Zróbmy sobie jeden. What? Nie mogę. A, już mamy max, rozumiem, okej. Dobra, to sobie zróbmy na zero. To sobie zróbmy na zero. Myślę, że koktajle mołotowa możemy sobie wziąć na dziewiąteczkę. Dziewiątka. Uczniamy na jakimś. Mamy na piątce, okej. Tu jest dwójka, flary sobie możemy na szóstce dać. Tu siódemka. Tu była dziewiątka. Kurwa, pogubiłem się. Pogubiłem się, dobra. Jeszcze raz sejwik. Jeszcze raz sejwik. Dobra, wchodzimy. To nie to. No shit, here we go again. No, jakbym chciał latarkę, a nie to. Dobra, my się bronimy. To jest też dosyć, dosyć ważną informacją. Dosyć ważną informacją jest to, że się prawym bronimy. Tam na pewno był jeden. Dziad. Dziwne. Dziecko. Gorsze jest to, że one są bardzo niewidoczne. Dzieci poumierały? Poumierały. Nie wiem, czy to po skałach jakoś nie łazi. Dobra, uśmiercilimy to. Powiem więcej, ja bym sobie łeb tego odrąbał. Biorę łebek. Nie mogę. Oh no. Nie mogę łebka wziąć.
Coś słyszałem. Coś słyszałem, cholerka. Powiedzcie mi, że to nie jest creepy. No creepy w huk. Jezu, to się idzie pogubić. Coś słychać, shit. To my się tam nie dostaniemy. My się tam nie dostaniemy niestety. Potrzebujemy tyrolki pewnie. Co? Linka do tyrolki. Nic z tym zbytnio nie zrobimy. Nic z tym zbytnio nie zrobimy, no bo co, ja sobie mogę tu wskoczyć. No tylko tyle. Ale nie dostaniemy się tam na górę. Tutaj się da co najwyżej wyjść. No nic, no tylko sobie weszliśmy i zabiliśmy, nie? Niestety. Ja sobie trupa wziął. Chyba się nie da. Chyba się nie da. Czyli cały czas słyszę, że coś się tutaj porusza. Deskina normalnie żyje. Nie powiem, jest to trochę creepy. Trochę jest to creepy. Ale dobra, biorąc pod uwagę to, że tu jest wyjście. Bo tu jest wyjście, jak najbardziej. Połączmy to. Gdzieś tam na górze, na południu musi być wejście. Gdzieś tu musi być wejście. Pytanie, gdzie? Pytanie, gdzie to może być? Te górki sobie latają. Też pytanie, czy ta jaskinia gdzieś nie skręca, nie? Bo też jest dosyć istotne. Też jest dosyć istotne. Chyba tak to nie znajdziemy tego miejsca. Po prostu sobie łażąc i szukając, niestety. A szkoda, szkoda. Tutaj jest drugi. A nie, to jest nasza baza. Halo. Tu jest nasza baza. No trudno. Potrzebujemy na pewno łopaty, żeby cokolwiek zrobić dalej. To jest priorytet. Łopata i dużo, dużo miejsc, które by nam się odblokowały do exploringu. Więc na razie myślę, że bez problemu możemy sobie wziąć wszystkie nasze surowce, wziąć Kelvina i po prostu zacząć budować w tamtym miejscu. Tak będzie chyba najlepiej. Tak będzie chyba najlepiej. Tutaj ładnie. Puściutko, możemy się umyć przy okazji. Czyli to, że jednak siekierka się nie umyła. Siekierson się nie umył. Już trudno. I tak, no z pewnością będziemy potrzebować lin. Myślę, że to jest dosyć istotne. MRE bierzemy na maksa. Wszystkie te też. Napoje też weźmy. Amunicja na razie nie jest potrzebna. Zegarki jak najbardziej. Wszystkie te płytki. Też jest dosyć potrzebne. W ogóle co ta głowa tu robi? Co ta głowa tu robi? Garnek weźmy również. No i alkoholu oczywiście nie możemy. Za dużo. Dobra. Ten alkohol stąd zabierzemy. I on tu już jest? Jest. Oj, tu drukareczka jest, moi kochani. Tu jest drukareczka. Drukareczka robi brrr. Drukareczka robi brrr. Dobra, wzięliśmy. Wszystko wzięte? Wzięte. Tu wzięte, to też wzięte. Żarówki też weźmiemy. Kostki C4 pewnie, no tak myślałem. Za dużo. Za dużo kostek C4. Proszę mi to odłożyć. Wziąć jedną stąd. To możemy wziąć, to możemy wziąć. Myślę, że głowę też możemy wziąć, amunicję też możemy wziąć, bo to jest akurat
rzecz, która się nam nie popsuje w żaden sposób. Wiedz. Dobra, zabieramy to. Rolkę też zabieram. Ale się tutaj zrobiło miejsce, no popatrzcie. I to by było wszystko. Zabieramy jeszcze full patyków, tylko ile możemy wziąć. Za dużo. Głazów również. Już jest max. Dobra, idziemy. Idziemy. Oj, paszka. Idziemy w podróż. Idziemy w podróż. To mówię, ja nie wiem, czy ty dasz radę tutaj wejść. Kelly mnie w ogóle olał. Nie wiem, czy widzicie. Gdzieś tam idzie chyba. Biegnie. Zobaczymy, czy szybko biegasz. Zobaczymy, czy on szybko biega. Idziesz, Kelvin, kurde, no chłopie. Biegnij, biegnij, biegnij. Run, Forest, run. Wsiądziesz, czy nie wsiądziesz? Chyba nie wsiadł. Na pewno nie wsiadł. Okej, Kelvin, naprawdę nie wsiądziesz? No dobra, no to idziemy na piechotę. No nie ma innej opcji, przykro mi, moi drodzy. Kelvin nie reaguje na wózki. Nie wiem, dlaczego on nie reaguje na te wózki. Dla mnie to jest mega głupota. Taka mega, mega głupota. Dlaczego Kelvin nie reaguje na wózki? No ale cóż. No jak widać, czasem tak bywa. Jak to ładnie. Czy to jest duży bebzik? Tak, to jest duży bebzik. A to on widział? Chyba nie. W ogóle... Co ty tu robisz na zewnątrz? Czy oni walczą między sobą? Ej, faktycznie oni walczą między sobą. Zobaczcie, oni walczą między sobą i tam jest w ogóle pajączek. Oh, no, 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 no. My tam nie idziemy. Bo my tam nie idziemy, nawet nie takiej opcji. No, nie spodziewałem się tego. Czarnik sobie ty pije wodę. No, ale graficznie to jest ładnie. Graficznie to jest ładnie. Naprawdę graficznie jest bardzo ładnie zrobione. Robi się powoli noc. I też mnie to trochę zaczyna przerażać. Bo może być nieciekawie. Może być mega nieciekawie. Dobra, Kelvin, idziesz? Idziesz. Oby tylko dojść do tego miejsca i będzie okej. Okay. Już mam jedną platformę, powiemy Kelvinkowi, żeby... W razie czego... W razie czego, żeby nam trochę... Pomógł... Duży pan... Maczugą. To mi się nie podoba. I z Kelvinkiem to jako tak pójdzie. Kelvinkiem to jako tako pójdzie. To nie jest długa jakaś droga, nie oszukujmy się, no, da radę to ogarnąć. Shop. I to nie pracz, zwykły shop. Znaczy nie, to był shop pracz. To był akurat shop pracz. Podobno gatunek inwazyjny. Ale to gatunek inwazyjny, jeżeli nie ma żadnych bogów, wiecie, takich środowiskowych. No a tutaj są kanibale, to chyba, no i ja w szczególności, od razu tak naprawdę ich troszeczkę powycinamy. No tu jest bardzo fajna polanka na sarnuchy. Tu jest fajna polanka na sarnuchy i myślę, że tutaj bardzo często będziemy przychodzić polować. Jak najbardziej.
Jak najbardziej. No tak, my idziemy teraz do tej nowej bazy, którą będziemy tam robić. Już taką oficjalnie główną bazę w tamtym miejscu. Tylko problemem też jest to, że my zbytnio nie mamy w tej chwili... Nie mamy w tej chwili tam nawet siedliska tego leśniczego. Żeby nawet tą noc przetrwać. To już mi się mniej podoba. Nie to, żeby coś, ale chyba mamy tytanów na tej wyspie. Może to w ogóle wyspa Paradise. Paradis. To była wyspa Paradis, tak? Nie był Paradise. To pozdrow dla Komatych. Osoby, które oczywiście oglądały Shingeki no Kyojin. Jedno z lepszych animców ever. Dobra. Mamy już tą naszą rzekę. Wiemy, gdzie możemy iść po amunicję jeszcze w razie czego. To nawet dosyć niedaleko, prawda? No kawałek jest. I to z pewnością będę chciał zrobić, po każdym segu będę chciał po to chodzić, żeby sobie tej amunicji trochę nastakować, kochani. Jednak przydałoby się mieć trochę tej amunicji więcej. O, takie bugi piękne. Kamienie są niewidoczne pod spodem. Dobra, my jesteśmy na miejscu. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zrobić chronienie myśliwego. Powiem więcej, nawet je zrobię tutaj, żeby ono sobie stało. No i lecisz. Zdobądź balę i upuść je tutaj. Wierzę, że mi to przyniesiesz. Średnia platforma kolejna. Ona się ładnie wysnapuje. No ładnie się wysnapuje. A, nie ma platforma. Ej. Znaczy średnia. Średnia nie znaczy gorsze. A. I teraz pytanie, czy ja tą średnią platformę będę mógł występować tutaj? Będę, fajnie. O to mi chodziło. O to mi głównie chodziło. Biorę samki. I pod górkę. Mnie ta skarpa tu trochę irytuje, nie powiem, że nie. Ale na szczęście pesanie lubił się bugować. Pesanie lubił się bugować, więc bez problemu też sobie to ogarniemy w ten sposób. Dobra, nie wiem. Szybko, bo zaraz odcinek musimy kończyć. No. Nie wiem, czy teraz granatów kilka nie puszczę, żeby szybciej to ogarnąć. No, leć. Nie oszukuj, nie powinieneś lecieć. Lecisz. O, jest Virginia. Jest nasza Virginia. Zobaczcie, że te samki mają własne podświetlenie. O, fuck. Dobra, teraz się zrobiło ciemno. Jedynie co to widzę samki. Teraz już trochę więcej widzę. Ale wy zapewne nie widzicie nic. Tylko samki. To nic nie widzicie, bo ja sam nic nie widzę. Spokojnie. Widzę Kelvina i to wystarczy. To też się świeci na niebiesko. Chyba mamy już to, co chcieliśmy. Teraz trzeba jeszcze tylko dojechać. Oż ty gnoju! To mnie tłuczesz. I wyrzucił dziad jedną belkę.
Chodź. Te krzyże, tak tutaj powiem wam, trochę są creepy. Te krzyże są creepy. Coś zrobi, coś może być jakieś biedale. Niech ci będzie. Nawet się przydałeś na coś. No niewiele, ale na coś zawsze. Dobra, zapiszmy sobie grę. I chodźmy spać, bo nic nie widać. Wiedziałem. Co to dziwne? Coś jeszcze? Dziku garbaty? Nie mam już amunicji, co? Nie mogę puścić strzały. Zostaw ta Kelvina. O, już nie mam amunicji chyba. Wiedziałem. No. Kurde, gdzie jest strzała? Gdzie mam strzały? Shit happens. Shit happens. Gdzie jest Kelvin? Kelvin spierdzielił. Kelvinek, chodź, już jest spokój chyba. Nie no, znów żaba idzie. Zdechnij. Uff. I teraz nie wiem, albo Kelvin nie żyje. Bo i tak może być. Kelvin jest po prostu trupem w tej chwili. No porusza się. Trzeba zrobić więcej strzał. Definitywnie. I iść po pociski. To też jest, kurde, priorytet w tej chwili dla mnie. Patyksony. Mamy na strzała dwa patyki i cztery... Cztery kamyki i dwa patyki. O to mi chodziło. Nie wiem, co. Czujesz głód. Pytanie, czy to mały głód, czy duży głód? 4, 2. Dobra. Coś tam mamy. Kelvin, czy ty idziesz? Chyba idziesz. Nawet chyba idziesz. No dobra, spróbujmy iść spać. O dziwo się udało. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a mi się oczywiście co? Widzimy w następnych odcinkach z Sons of the Forest. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się troszeczkę bardziej podganiać, bo naprawdę robi się to już stricte niebezpieczne. Robi się to stricte niebezpieczne. Najgorsze jest to, że ja chyba tych łebków nawet nie mogę wziąć. No właśnie, nie mogę. No ale być może nóżki. Jak myślicie, nóżki możemy? To są nóżki... Nóżki nie do wzięcia. Nóżki nie do wzięcia niestety. Tam korpusik został. Dobra, tym miłym akcentem, moi kochani, żegnam was. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!